Cześć wam i czołem, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Luigi's Mansion 3, w którym powracamy do apartamentów ogrodowych, w których to w bardzo, ale to bardzo luigiowatych okolicznościach straciliśmy kolejny przycisk do windy i teraz musimy niestety zmagać się ze zmutowaną florą, dobrze mówię, fauna i flora. Flora to są... rośliny, tak, no to z florą. Ze zmutowaną florą, moi drodzy, doktora Pottera, bo tak nazywa się ten duch i oczywiście suchy żart jest obligatoryjny w tym momencie. You're a ghost, Harry. I'm a what? Jeżeli wiecie, o jakiego mema mi chodziło, to brawa dla was. Jeżeli musicie się nabić tak jak ja w tym momencie, to znaczy, że ten żart był wystarczająco suchy. A, pyszna herbatka. No i moi drodzy, udajemy się w dalszym ciągu na poszukiwania naszego zaginionego przycisku. I co najważniejsze, skojarzenia z Harrym Potterem są tutaj nie na miejscu. Z tego prostego względu, moi drodzy, że nie o to tutaj chodziło, bo słowo Potter to jest odniesienie do zawodu, który nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale jak wiecie, pot oznacza ceramikę, w sensie taką ceramiczną doniczkę. I Potter to jest osoba, która wyrabiała właśnie ceramikę z gliny w dawnych czasach, więc najzwyczajniej w świecie tutaj chodzi po prostu o nazwę tego zawodu. Bądź pot, bardziej w brytyjskim, nie tyle slangu, co w brytyjskim narzeczu, jest oznaczeniem, czy też oznacza, tak właściwie brzmiałoby po polsku to lepiej, oznacza, słuchajcie, konewkę. Taką staroświecką konewkę i powiedzmy sobie szczerze, że mam takie wrażenie, że chodzi tutaj raczej o doktora konewkarza niźli o osobę, która wyrabia właśnie w jakiś sposób te doniczki. Chociaż ciężko jest tutaj powiedzieć z tego prostego względu, że wiecie, że no najzwyczajniej w świecie musielibyśmy mieć tutaj wgląd do japońskiej wersji Luigi's Mansion. Przynajmniej ja musiałbym mieć wgląd i musiałbym co nieco rozumieć z nazewnictwa, bo pamiętajcie, że w pierwszej kolejności Luigi's Mansion był tworzony przez Japończyków. I co najważniejsze, to właśnie przez to, że był tworzony przez Japończyków, to musimy pamiętać, że najzwyczajniej w świecie może to oznaczać, że to właśnie najwięcej żartów będzie w japońskiej wersji, słuchajcie, gry. No, tutaj nic nie możemy zrobić i co najważniejsze, wydaje mi się, że tu chodzi o coś, żeby rozbić te łazienkowe rzeczy, te, tak jak widzicie, tu mamy rozbitą muszlę toaletową, tu mamy rozbite, no, jak one się nazywają, rozbite umywalki i wydaje mi się, że to właśnie tu powinniśmy co nieco więcej zrobić, ale szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, w jaki sposób my mielibyśmy się do tego zabrać, zwłaszcza... O, poczekajcie... Zwłaszcza... że nie chciało nam się nic tutaj przykleić. Odpowiedź brzmi, nie chciało mi się przykleić, bo prawdopodobnie źle to chwytałem, ale... to o to tutaj, moi drodzy, chodzi. Chodzi o to... chodzi o to, żeby tutaj dostać się do tego cuda. Tylko że tutaj nic nie możemy, słuchajcie, zrobić na to wychodzi. Tudzież ja nie widzę możliwości zrobienia tutaj czegokolwiek. Bo na razie...
to co najwyżej te liście, to ja tutaj w jakiś sposób przesuwam. Czy tutaj coś będzie? Tu coś będzie, słuchajcie, bo widzę, że mamy dziurę, mi się wydaje, do której będzie mógł wleźć nasz szanowny Guigi. Ale to musimy jeszcze... To musimy jeszcze, słuchajcie, sprawdzić. Czy da się coś z tym zrobić? I jeszcze w drugą stronę musimy to sobie ładnie nasterować. Pięknie. Po prostu cudownie. No dobra, to skoro tutaj możemy... Tak mi się przynajmniej wydaje, że możemy tutaj wleźć Guigim. Nie, tutaj wleźć Guigim nie możemy. Pomimo, że to by wyglądało, jakbyśmy mogli tutaj właśnie Guigim wejść do tej dziury. No ale... Okej. Skoro nie możemy tutaj wleźć, no to ja nie będę się z tym w żaden sposób tutaj spierał. Najzwyczajniej w świecie... Otworzymy sobie dalszą drogę. I cóż, i udamy się wyżej. Czyżby jakiś nowy duch albo coś w ten deseń? No, nowy duch, słuchajcie. Nowy rodzaj ducha. I nie wygląda on zbyt przyjaźnie. O! Co ja mam robić, żeby się wyrwać? Halo, gro? Czy mogę się do... A! A widzicie? A widzicie, czyli mamy nowego ducha. Mamy nowego ducha i ten duch potrafi nas najzwyczajniej w świecie złapać i zablokować. O nie. O nie, 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 szanowna gro. Że tak powiem, to jest... To jest dość słabe. Z tego względu, że najzwyczajniej w świecie to jest już ruch poniżej pasa. Ja wszystko rozumiem. Okej, teraz gdzie on nam się pojawi, ten duch? Tu nam się pojawi. Halo? Bardzo się cieszę, że mogliśmy wreszcie coś temu duchowi zrobić. I że możemy go wreszcie w jakiś ładny sposób... pokonać. Jeszcze jakiś, czy może już wszystkie? Bo naprawdę powiem, że wam, że w tym małym obszarze to naprawdę ciężko się walczyło z tak dużym przeciwnikiem. No i straciliśmy też sporo, tak jak może zauważyliście, straciliśmy sporo naszego zdrowia. Ale wydaje mi się, że w jakiś sposób twórcy nam to najzwyczajniej w świecie za chwilę wynagrodzą, że jakieś dodatkowe zdrowie albo coś w tym stylu zdobędziemy. I wiecie, co mnie interesuje? Co mnie właściwie... Oj. Naprawdę. Możemy spróbować Guigim. Możemy spróbować to zrobić Guigim, bo wydaje mi się, że po prostu ostatnio źle... Źle się do tego zabrałem. No, możemy to zrobić Guigim, żeby nie narażać naszego drugiego
Luigi'ego na ewentualny tutaj, wiecie, na ewentualną szkodę. I teraz jedna rzecz. Tutaj, nie wiem czy zauważyliście, ale tu znajduje się apartament. Po naszej lewej znajduje się, moi drodzy... O, w tym miejscu. Znajduje się, słuchajcie, kolejny apartament, ale wejść do niego nie możemy, ponieważ jest to tutaj zarośnięte. I nie ma możliwości wejścia, chyba że ta możliwość wejścia istnieje z wyższego piętra. A to by było, słuchajcie, dość śmieszne, gdyby rzeczywiście w taki sposób trzeba było tutaj do niektórych z apartamentów się przedostać. No to powtórka z rozrywki. Będziemy musieli, słuchajcie, wejść tędy i wyjść drugą stroną. I niech zgadnę, tym razem już nie będziemy mieli, że tak powiem, ulgi. I będziemy musieli te duchy tego... Przepraszam, te duchy. Tego ducha, który najzwyczajniej w świecie tutaj w jakiś sposób nam się... wcześniej objawił, ten nowy rodzaj ducha, który jest w stanie nas złapać, będziemy musieli w jakiś sposób tutaj z nim już zawalczyć, ale wykorzystując, czy też walcząc przy okazji z paroma dodatkowymi innymi duchami. Bo takie, wiecie, taka prezentacja nowego przeciwnika przeważnie kończy się w tej grze tym, że za chwilę ten przeciwnik pojawi się. O, proszę ja was bardzo! O, proszę ja was bardzo! Czyli co? Czyli będziemy mogli tutaj co nieco więcej zrobić? Ej, jeżeli ktoś mi powie, że spodziewaliście się tego, że będziemy mieli tutaj... małą piłę tarczową, którą możemy wykorzystać do zniszczenia części, moi drodzy, tutaj obszaru, to ja bym powiedział, że się tego akurat po Luigi's Mansion nie spodziewałem. Szczególnie, że tak jak może zauważycie, udało nam się też rozwalić to łóżko. Wow! Wow, serio. Tego się naprawdę, słuchajcie, nie spodziewałem, że się tutaj w jakiś sposób zdarzy, że w ogóle coś takiego twórcy przewidzieli, ale... ale najwidoczniej powiem wam, że twórcom nie tyle, że zabrakło pomysłów na ten obszar, co stwierdzili, że można... o wiele więcej rzeczy ciekawych w tym obszarze najzwyczajniej w świecie zrobić i pobawić się zaimplementowanymi, dostępnymi w grze tak naprawdę możliwościami. Możliwościami w sensie tego, co gra potrafi, co ten silnik jest w stanie tutaj tak właściwie zrobić. I nie oszukujmy się, że to jest bardzo, ale to bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no możemy zniszczyć tak naprawdę wszystko, co w tym obszarze widzimy. I teraz pytanie za 100 punktów, jak bardzo nam się to opłaci. Tutaj dodatkowe zdrowie, fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. Ale wow, no jestem, słuchajcie, zaskoczony i nie wiem nawet w jaki sposób mógłbym to tutaj dodatkowo skomentować, zwłaszcza, że faktycznie... faktycznie robimy coś, co chyba twórcy wiedzieli, że gracze będą mieli z tym niezłą zabawę, w niszczenie otoczenia. I naprawdę nie spodziewałem się, że taka mechanika zostanie tutaj w Luigi's Mansion zaprezentowana i zaproponowana. Co prawda jest to wolne i nie oszukujmy się, że mogło to być o niebo szybsze. Czy mogę tu coś zrobić? Nie, tu nic zrobić nie mogę.
i... Wow, naprawdę wow, słuchajcie, że tak to tutaj wygląda i że takie rzeczy mogliśmy tutaj zrobić. Dobra, mamy Guidziego, mamy też możliwość wejścia przez tą rurę. I moje pytanie, gdzie my się teraz znajdziemy? Aha, nie znajdziemy się nigdzie, tylko po prostu będziemy mogli tutaj dodatkową kasę sobie po prostu zebrać. No dobra, no to w takim razie przechodzimy... Oj... Powiem wam, że to też było ciekawe. To też było mega ciekawe i to też tutaj mnie w pewien sposób zaskoczyło. A to jest bardzo... To jest bardzo, że tak powiem, niepokojące. Jeżeli mam być szczery. Pokój z arbuzami, no spoko. Tu zrobić nic nie możemy. No i trzeba powiedzieć, że chciałem powiedzieć na początku, że ogólnie rzecz biorąc walka z tymi przeciwnikami, no nie była, że tak powiem, trudna. Chciałem się na niej skupić, dlatego się nie odzywałem. To jedna sprawa, a druga sprawa, że jakby nie patrzeć, mieliśmy tutaj nową mechanikę, która do tej pory w żaden sposób nie została nam zaprezentowana. I wiecie co to było? To było wykorzystanie... Guidziego, aby pomógł nam ciężką rzecz przenieść. Innymi słowy, mam takie wrażenie, że jak wrócimy na piąte piętro, to będziemy w stanie wykorzystać tą samą mechanikę do tego, aby przesunąć tamten fotel, tamtą kanapę, żebyśmy mogli pójść do tych apartamentów, w których był rozlokowany Mario, Luigi oraz księżniczka Peach, kiedy zaczynaliśmy swoją przygodę w tej grze. Więc najzwyczajniej w świecie, no, mam takie wrażenie, że najzwyczajniej to jest takie nauczenie nas, że coś takiego istnieje. I najważniejsze z tego wszystkiego jest też to, że nie będziemy potrzebować żadnego upgrade'u naszego poltergasta, żeby to tutaj w jakiś sposób... Żeby to w jakiś sposób zadziałało. Tak jak wcześniej myślałem, że wiecie, może będziemy faktycznie potrzebowali upgrade'u poltergasta albo coś w tym stylu. Tak teraz okazuje się, że... Najzwyczajniej w świecie tego upgrade'u nie ma, nie potrzebujemy go, tylko trzeba było wykorzystać dwie mechaniki. Znaczy, mechanikę Guidziego i mechanikę właśnie związaną z tą przystawką, aby połączyć je ze sobą i co nieco więcej tutaj zrobić. Teraz moje pytanie, my tu jesteśmy, bo... My tu jesteśmy z tego powodu, że... Że co, że tutaj jest coś ukrytego najzwyczajniej w świecie? Na to wygląda, że chyba żeśmy wszystko tutaj, co było do znalezienia, znaleźli. No mieliśmy chyba taki po prostu winkiel, gdzie dodatkowa kasa i w ogóle i w szczególe. No i nie pozostaje nam, słuchajcie, nic innego jak tylko stąd wyjść. I wow, jesteśmy prawie, słuchajcie, na szczycie tego cuda. I teraz pytanie, w jaki sposób my będziemy mogli stąd zejść?
Tego zerwać nie możemy, więc spoko. A, i widzicie, i tutaj przejście dalej jest zablokowane z tego prostego względu, że... No, najzwyczajniej w świecie mamy zerwane schody, tylko że tutaj już wcześniej widziałem, że... Jesteśmy w stanie co nieco więcej... zrobić, jeżeli rozwiniemy tego liścia. I moje pytanie brzmi... Czy my gdzieś tutaj na bok możemy przejść, czy... Możemy przejść. Możemy przejść, tylko że oczywiście nie udało mi się tego zrobić w taki sposób, jak zrobić powinienem. I część kasy niestety nam przepadnie, ponieważ spadnie nam gdzieś tutaj na dół, a my za bardzo nie będziemy mogli z tym nic zrobić, bo nawet jak ją będziemy próbowali wciągnąć, to nie za bardzo da się ją tutaj wciągnąć. Ale mniej więcej troszeczkę tej kasy tutaj zdobyliśmy. No i moje pytanie brzmi, po co nam było wejść tutaj? Tutaj nigdzie więcej nie przejdziemy. Tak naprawdę tutaj mamy... Ślepy zaułek, to było tylko, żeby zdobyć dodatkową kasę i nic poza tym. Przynajmniej takie mam wrażenie, bo nic więcej tu nie ma. To jest jakieś półpiętro, więc no też nie można powiedzieć, że tutaj co nieco więcej się zdarzyło. No i idziemy dalej do góry, pniemy się do góry po tych pnączach i liściach i wszystkim pozostałym. Jedno, co już o czym wspominałem, słuchajcie, to, że niestety, ale nie tyle twórcy poszli na łatwiznę, co w pewien sposób tutaj mamy miejsca, gdzie rzeczywiście spaść nie możemy. I to jest jedyna rzecz, która mi się tak naprawdę nie podoba, no bo zobaczcie, ewidentnie moglibyśmy tutaj spaść, moglibyśmy troszeczkę utrudnić zwiedzanie tego obszaru graczowi, po prostu, no, możesz spaść i musisz naprawdę uważać, więc musisz powoli sobie tutaj iść w taki sposób, ale nie, mamy tylko określone miejscówki, gdzie spaść faktycznie możemy i niestety to w pewien sposób tutaj sprawia, że my jako gracz możemy się czuć tak troszeczkę, no... Możemy się czuć w pewien sposób nie tyle... Nie, wiecie, niedopieszczeni przez autorów, co raczej powinienem powiedzieć, że możemy się czuć tak troszeczkę, wiecie, traktowani jak małe dzieci, chociaż... To może jest też zrobione dlatego, żeby właśnie dzieciaki nie miały problemu z ewentualnym ogrywaniem tej gry, żeby wiecie, żeby nie podnosić tutaj w jakiś sposób poziomu trudności. I co my tu mamy? Jak zajrzymy sobie przez to, to mamy tutaj jakiegoś rodzaju grzyby. Wejść pewnie przez to nie będziemy tutaj mogli. No, nie możemy tutaj wejść, ponieważ tu nam... co nieco blokuje. Tu oczywiście Guigim nic zrobić nie możemy. Przykleić naszej przepychaczki też nie możemy, więc na razie wygląda na to, że tu wejść się nie da. Chciałem powiedzieć, że nie da się, a jednak chyba się da, słuchajcie. Musimy znaleźć wejście z piętra wyżej, na to wszystko wskazuje, tak jak możecie zauważyć. No i dopiero wtedy będziemy mogli co nieco więcej tutaj zrobić, ale to pewnie dopiero jak będziemy eksplorować to miejsce, będziemy mogli co nieco tutaj więcej ogarnąć. No
No dobra, takiego zwrotu akcji, słuchajcie, się nie spodziewałem, że pojawi się nam doktor Potter i najzwyczajniej w świecie zniszczy nam możliwość przejścia, a już myślałem, że o, tam była, słuchajcie, piła ręczna, taka ta tarczowa i będziemy mogli coś tutaj więcej dzięki tej pile zrobić, a nie. A tutaj okazało się, że najzwyczajniej w świecie gra nas troszeczkę wykiwa i będziemy musieli tutaj coś innego, coś zupełnie w inny deseń będziemy musieli tu zrobić. I czy coś tutaj jest, co gra chciała nam po prostu zasłonić? O, proszę ja was bardzo. Tu było coś, co gra chciała nam zasłonić. Na przykład kwiatek wypełniony pająkami. Nawet nie wiecie, jakie to jest przerażające, jak sobie pomyślicie. O, kwiatek, jeszcze zamknięty. Zobaczymy, jak ładnie będzie wyglądał, jak w niego strzelę światełkiem, żeby otworzył się i pokazał nam, jak pięknie kwitnie. O, stado pająków wewnątrz kwiatka. O, jak sobie o tym pomyślicie, to niektórzy, którzy mają arachnofobię, rzeczywiście mogą mieć z tym dość duży, słuchajcie, problem. O, proszę ja was bardzo, kryształek, do którego nie możemy dojść, ale już widzę, w jaki sposób moglibyśmy to zrobić. Innymi słowy, rura dla Guidiego. Kolejny kryształ, mamy 3 z 6. W ogóle one chyba mają wyglądać jak gwiazda betlejemska, taki kwiat. On ma chyba swoją inną nazwę, ale wybaczcie, ja ją znam tak jak większość osób, które ja znam, znają prawdopodobnie ten kwiat pod nazwą gwiazda betlejemska. Czyli wiecie, ten taki czerwony z żółtymi końcówkami, z żółtym środkiem, który przeważnie kojarzony jest z kwiatem, który stawia się jako ozdoba na święta Bożego Narodzenia. Więc no tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. I co nam to da? Niech zgadnę. My to musimy w jakiś sposób przesunąć, żeby... Nie, tutaj nic z tym nie zrobimy. No i po co nam jest to? To chyba jest po to... Okej, to chyba w taki sposób musimy zrobić. Będziemy pewnie od tych grzybów się odbijać. Jestem wręcz, powiedziałbym, przekonany, że w taki sposób to tutaj będzie rozwiązane. Ale zanim zaczniemy się od nich odbijać, mamy szafę do otwarcia. A jak wiadomo, w szafie mogą być różne ciekawe cuda i rzeczywiście były. No dobra, no to w takim razie... O! O, proszę, bardzo, moi drodzy. Czyli to w taki sposób te grzyby działają. My musimy po prostu na nie wleść. A kiedy my na nie wleziemy, to wtedy możemy się od nich odbijać. Tak, tutaj zeskoczymy, żeby zebrać tą kasę. I to oznacza, że możemy wejść także, słuchajcie, na tego grzybka. Żeby podejść do tej skrzynki. To nie było jakoś specjalnie, nie wiadomo jak trudne, ale pewnie do tej skrzynki w normalny sposób wejść się nie dało. Pewnie z góry dało się jeszcze wejść, tak teraz myślę. Ale chyba twórcy chcieli nam po prostu pokazać, w jaki sposób to mamy zrobić właściwy. I wiecie, co jest ciekawego jeszcze? To, że pojawiają się nam kolejne nowe mechaniki i mam taką, słuchajcie, cichą nadzieję, że te mechaniki nie znikną z kolejnymi piętrami, tylko będą w dalszym ciągu utylizowane, bo szczerze powiedziawszy, to te mechaniki mi się naprawdę podobają, bo są naprawdę dość ciekawe. Mamy tutaj naprawdę dość ciekawe to wszystko... zaprezentowane. Jasne, jako wiecie, jako pierwsze pokazanie takich mechanik właśnie z wykorzystaniem grzybów i innych organicznych po prostu tutaj rzeczy, to
trzeba przyznać, że to był to jest naprawdę dobry pomysł, żeby to w taki, a nie inny sposób zaprezentować. Widzę, że tutaj będzie duch, bo nawet słychać te, słuchajcie, duchy. A, i zobaczcie, dostaliśmy achievement, że na wszystkich kwiatach, które są, które wymagają właśnie światła, udało nam się użyć tego światła i dostaliśmy za to achievement. Taka mała rzecz, a cieszy. W ogóle to musiałbym zobaczyć, w którym miejscu w grze my możemy podejrzeć nasze achievementy, żeby zobaczyć, wiecie, czy jest jakaś lista tego, czy coś w tym stylu. I wracam tu najzwyczajniej w świecie do tego, co kiedyś powiedziałem, że dużo ludzi twierdzi, iż w Luigi's Mansion i w ogóle w grach na Switcha nie ma achievementów, co niestety prawdą nie jest, bo nawet sami mogliście zobaczyć, że achievementy w grze faktycznie są, nie tylko w tej, ale w wielu innych grach na Switcha również achievementy się znajdują. Tylko, że one nie są jakoś tak, wiecie, mega wyeksponowane i nie można się nim dzielić i, wiecie, nie można ich prezentować tak jak trofeów w, na przykład na PlayStation 4, bo najzwyczajniej w świecie to nie o to tutaj chodzi. Tylko raczej Nintendo stawia na to, że o, zdobyłeś achievement, gratulacje, bardzo, ale to bardzo ładnie tutaj udało ci się coś, niecoś więcej zdobyć. Więc najzwyczajniej w świecie możesz się tym pochwalić, jak komuś pokażesz swojego Switcha, pójdziesz gdzieś ze swoim Switchem i będziesz mógł po prostu komuś pokazać na swoim save'ie, bo tak naprawdę możesz tych achievementów wbijać ile ci się żywnie podoba i możesz tak naprawdę tych achievementów mieć z tej samej gry wielokrotnie, możesz ten sam achievement zdobyć, wystarczy, że po prostu będziesz grał na innym save'ie, no i wówczas jeszcze raz będziesz mógł to zdobyć, bo faktem jest to, że wiecie, jeżeli gracie na 100% w jakąś grę i no chcielibyście zdobyć wszystkie achievementy, to czasami przechodzenie gry po raz drugi, bo zapomnieliście jakiegoś achievementu, jest nie tyle nużące, co jest pewnego rodzaju, przynajmniej dla mnie, jest pewnego rodzaju już chore, czyli nie tyle zabawą, co jakiegoś rodzaju rzeczą, którą no trzeba zrobić, jakimś zadaniem, takim wiecie, tak typowo nastawionym na... Halo? Coś chyba nie poszło tak i chyba nam się nasz szanowny wujaszek Luigi Deczko zbugował. Dobra, nie mogę tutaj nic z tym zrobić. I tak jak myślałem, będziemy musieli to otworzyć z wykorzystaniem naszego Guigiego, no bo to jest pierwsza logiczna rzecz, którą, że tak powiem, bym zrobił. No i drugi raz straciliśmy ten sam przycisk na następne piętro. Tylko że tym razem spadł nam on tak bardzo, bardzo mocno w dół. I teraz bym chciał właśnie znaleźć jakieś wyjście stąd i podejrzewam, że no ta droga jest już zamknięta dla nas, tak jak może zauważyliście, bo zerwała nam się ta liana. Tędy przejść nie przejdziemy, tu możemy co najwyżej zobaczyć... Akurat tego robić nie chciałem. Myślałem, że to jest, żeby... O, zobaczymy, co się dzieje na dole. No i się, że tak powiem, deczko przeliczyłem. Bo najzwyczajniej w świecie okazuje się, iż musimy zejść tutaj. To było po prostu zejście na dół. No bez jaj. No nie, no... Teraz to sobie pan robisz, że tak powiem... Teraz sobie pan robisz jaja z pogrzebu. Bo nawet nie starasz się nas tutaj... w jakiś sposób... Y
co ja mam tu zrobić? Jeżeli mam być szczery, to powiem wam, że... nie wiem, co mam tutaj zrobić. Jak na razie to jestem mega zagubiony, jeżeli chodzi o tą walkę. W taki sposób my mamy to załatwić. I znowu będziesz tą roślinką rósł, no. Okej. Nie udało się, tak jakbym chciał, żeby się udało. Oj, żeby tylko teraz to się... Powiem wam, że jak już się zrozumie walkę z tym duchem, to nie jest źle. Bo walka idzie zdecydowanie o wiele szybciej, niż mogłoby się tutaj wydawać. I tak naprawdę największe tutaj zmartwienie, jeżeli chodzi o tą walkę moje, to to, żeby nakłonić tego... Gdzie on jest? Myślałem, że mnie zaatakujesz. Dobra, to nie zadziałało. To nie zadziałało tak, jak chciałem. Czy ta roślinka nas... Jak już nas zauważyła... to niestety, ale... To niestety stało się coś takiego, jak widzieliście. I już za dużo nie mogliśmy tutaj z nią zrobić. No i wydaje mi się, że już po panu duchu tutaj, po doktorze Potterze. Pięknie. Została nam po nim konewka. I pewnie tą konewkę będziemy mogli, chciałem powiedzieć, do czegoś wykorzystać. To nie jest tak, że ta konewka po prostu... tutaj nam zostanie, tak bez, wiecie, bez jakiegoś konkretnego celu, tylko będziemy mogli ją wykorzystać do naszych nie tyle niecnych planów, co po prostu do naszych konkretnych tutaj rzeczy, które faktycznie nam będą przydatne. I teraz pytanie za 100 punktów.
Co jeszcze możemy zrobić w tym miejscu? Otóż możemy zrobić naprawdę, naprawdę, słuchajcie, dużo. Zwłaszcza, że wiemy, że jak wejdziemy odpowiednio wysoko, to możemy co nieco więcej tu zrobić. Teraz tak, czy to jest włączone? Nie, to jest wyłączone. Ciekawe, czy mogę włączyć, jak mamy to w taki sposób. A, widzicie, nie możemy tego włączyć, czyli... Wychodzi na to, że tam do jednych z tych drzwi wejść nie będziemy mogli. W każdym bądź razie, moi drodzy... Wow, w tym materiale wideo udało nam się przejść kolejne całe piętro. Tak właściwie, jedna rzecz nam została. I wydaje mi się, że na początku przyszłego materiału wideo po prostu do tej jednej rzeczy wrócimy najzwyczajniej w świecie. Z tego prostego względu, że no, szkoda by było, gdybyśmy tak to zostawili, a póki jeszcze pamiętam, że na samej górze znajduje się taka... A, nie będziemy mogli tam wejść na razie. A to już jest gorzej, no dobra, czyli będziemy musieli tutaj wrócić dopiero za jakiś czas, jak będziemy zwiedzać to piętro. Dlatego, no cóż, ja się z wami w tym momencie pożegnam. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z Luigi's Mansion 3 wam się podobał. I powiem wam, że więcej tego typu pięter naprawdę by się przydało. I nie wiem, czy mam tak tylko i wyłącznie ja, czy może więcej osób tak ma, ale tego typu organiczne piętra, czy też organiczne poziomy, tak jak tutaj, są jednymi z moich ulubionych poziomów, jeżeli chodzi o możliwości twórców z popłynięciem, jeżeli chodzi o design lokacji. Mamy, wiecie, czasami są jakieś stare miasta, które są właśnie porośnięte gęstą roślinnością, albo porzucone wioski, takie wiecie, staroświeckie, zbudowane z kamienia, które również są porośnięte i zarośnięte w taki sposób, albo, nie wiem, opuszczona poapokaliptyczna, czy też postapokaliptyczna, powinienem powiedzieć, miejscówka, gdzie to natura przejęła władzę, czy też kontrolę nad odebraną niegdyś lokacją. Czytajcie, po prostu, no, tu, gdzie kiedyś była ruchliwa ulica, teraz rośnie wspaniała łąka trawy, kwiatów i od czasu do czasu wyrastają gdzieś drzewa. To są miejscówki, które ja naprawdę lubię i uwielbiam patrzeć na nie, w jaki sposób tutaj designerzy mogą popłynąć z ich przygotowaniem. Ale najzwyczajniej w świecie takich miejscówek jest rzadko. Widzimy, czasami no po prostu cała gra jest zbudowana na ten deseń i to już jest zupełnie coś innego. Ja mówię o, wiecie, o takich lokacjach, że mamy grę, która no najzwyczajniej w świecie rzuca nas, nie wiem, jesteśmy raz w fabryce, jesteśmy raz na jakiejś pustyni, a raz właśnie jesteśmy w takiej lokacji i przez to, że to jest tylko wybrana lokacja w danym tytule, no właśnie przez to mamy tutaj możliwość tak naprawdę tego, że twórcy, czy też level designerzy, czy też po prostu designerzy mogą sobie najzwyczajniej w świecie pozwolić na troszeczkę więcej. I mam takie nie tyle wątpliwości, co mam takie dziwne wrażenie, że dużo z mechanik, które były zaprezentowane właśnie na tym piętrze, już ich nie spotkamy w Luigi's Mansion 3, zwłaszcza, że na poprzednich piętrach najzwyczajniej w świecie były mechaniki, które nie przechodzą na inne piętra. Więc wydaje mi się, że każde piętro ma być po prostu tutaj tak jakby mini hermetycznie zamkniętym wyzwaniem, które oferuje jakieś inne mechaniki, których nie ma na innych piętrach, ale które mogą się przydać na przykład przy walce z jakimś większym, potężniejszym bossem, więc może w taki sposób to jest rozwiązane. Na razie jest to tylko moje gdybanie, gdyż nie widziałem tak naprawdę całej gry. No ale tak jak już mówiłem, mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z Luigi's Mansion wam się podobał. Zachęcam was do pozostawiania po sobie komentarzy, jakichś swoich spostrzeżeń, jakichś swoich pytań, jakichś swoich, wiecie, uwag odnośnie tego, co widzieliście, ponieważ ja wasze komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, najczęściej po prostu odpisując wam komentarzem na komentarz, aczkolwiek zdarza mi się również odnieść do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. Ja się z wami jak na razie żegnam, dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce, cześć!